Gangbang. Co tam się dzieje? Ja nie wiem. 100 lat, 100 lat. No ja co tak? Myślę, a kto? Don Paolo. Chciałem powiedzieć Don Corleone, ale to jeszcze mi trochę brakuje. Takie pytanko dostałem, z kim ja bym chciał wypić drina z okazji własnych urodzin. No to mam takiego jednego faworyta. No, gościa, który naprawdę dałby mi wszystko. Się nazywa Silvio Berlusconi. Oni oczywiście mówią, że on upadł jakoś kompletnie na plecy po raz 50. No tak upadł strasznie, że ma z 8 miliardów euro tam na koncie. No to rzeczywiście porażka jest to straszliwa. I że mówią, że upadł, bo kobiecie płaci tam chyba 10 milionów euro miesięcznie alimentów. No to liczę, po pierwsze płaci, to jest plus. Z punktu polskiego widzenia to nawet jest niebywałe, nie? Bo u nas nie płaci 300 tysięcy obywateli, a nie tylko ten jeden znany. No nawet jak jej płaci 10 milionów, to rocznie 120, to przez 10 lat wyjdzie miliard, to jeszcze mu 7 zostaje. No to nawet można powiedzieć, że tanio się jej pozbył. Ale dlaczego ten Silvio? Jak zaczęto pisać, mówić, powtarzać, że on jest w kryzysie, to akurat tak się dziwnie składa, że 7 piłkarzy Milanu, tego jego Milanu, zdobyło mistrzostwo świata. No to jakiś przypadek kompletnie. No kupił piłkarzy i oni zostali mistrzami świata. Zresztą fantastycznie, bo było to w Niemczech i jeszcze po drodze lejąc Niemców. No coś w ogóle niebywałego. I jeszcze po raz drugi albo trzeci w życiu zdarzyło mi się, że tytuł zdobywa drużyna, której kibicuję. Tak miałem też z Argentyną, jak grał jeszcze Maradona. A tak to zwykle wygrywa ktoś, kogo mam w nosie. No więc to był ten Silvio Berlusconi, który tak, zrobił Milan. Milanello wygrał, nawet nie chcę mówić ile razy Ligę Mistrzów, ale pewnie ze 3 albo 5. No na pewno nie jeden i tak dalej. Silvio Berlusconi to ten gościu, który jak ja bym go zaprosił na drinka, a on by przyjął, to by nie przyszedł sam, tylko byłoby 19 dziewczyn, by było bunga bunga i to takie duże bunga, bunga bunga takie, że bunga bunga. To byłoby włoskie, tygi 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 tak, rygi tygi tygi tak, nie? I to byłoby wesoło, nawet do tego stopnia, że kiedyś zaprosił jakiegoś premiera, tylko nie pamiętam, czy Czech, czy Słowacji, i ten premier powiedział: och, ja to zawodnik jestem, dobrze się sprawdziłem w tym Milanie. No, była heca z niego, z tego Czecha, że się pochwalił nawet ile ma centymetrów wzrostu, nie? Wzrostu. I te, no w ogóle były tam piękne imprezy. I co jeszcze ten Silvio miał? Silvio znany jest jako śpiewak. Czyli jakbym się z nim umówił tak w miejscu w Neapolu, gdzieś z widokiem na Capri, albo gdzieś w okolicach Sorrento, tam gdzie jest festiwal, zresztą Silvio tam śpiewał. I Silvio by zaśpiewał, wziąłby te banjole, nie wiem na czym oni grają teraz, ale to są takie małe gitareczki, by zaśpiewał tak, tu słońce zachodzi, gwiazdy się pojawiają na niebie powoli, a tu by o sole mio, a ja bym mu śpiewał. Mam tak samo jak ty, nie? I byśmy się na pioseneczki licytowali. Słyszałem też, że Silvio lubi wypić, więc nie musiałbym go zmuszać do tego, żeby wydubał sobie esperel. Wszystkiego dobrego, był to gangbang, już wiecie z kim bym się napił. Muszę się śpieszyć, bo jak to się mówi, jest człowiek w sędziwym wieku.